obchodzimy Dzień Nauczyciela. Z tej okazji chcemy przeprowadzić dla Was sondę. Zobaczymy, co uczniowie naszej szkoły sądzą o nauczycielach, ale też spytamy naszych nauczycieli, co sądzą o uczniach i czy lubią swoją pracę. Jakie święto będziemy obchodzić w przyszłym tygodniu? Nie wiem. Święto Nauczyciela. Dzień Nauczyciela. Dzień Nauczyciela. Dzień Nauczyciela. Dzień Edukacji Narodowej. Dzień Nauczyciela. Jaki jest twój ulubiony nauczyciel? Pan Joachimiak. Pani Róża Sułek. Nata Wądołowska. Pani Joanna Jankowska. Lubię panią Anię Kądzielę i panią Dankę. Pani Karnowska i pan Joachimiak. Pani Anna Kądziela. Pani Anna Kądziela. Jaki jest twój ulubiony przedmiot? Geografia. Przyroda. Przyroda. Angielski. Polski. Matematyka. Przyroda. Geografia. Czy lubisz chodzić do szkoły? Tak. Nie. Tak. 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 Co lubisz najbardziej w szkole? Komputer i panią. Zabawy, przerwy i komputery. Przerwy. Komputery, zabawy, panią. Zabawy na przerwie. Lekcje, przerwy, komputery i panią i szlaczki, litery. Lubię, kiedy pani nas uczy, kiedy pani rysuje coś na tablicy, co mamy zrobić. Przerwy. Zabawa. 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 I jeszcze pani Ula i pani Danka. Książki, zeszyty i pisaki. Historię i Polski. A dlaczego? Bo w historii na pewno będzie powstanie warszawskie. Dlaczego pani wybrała zawód nauczyciela? Oj, to bardzo długa historia, także zanudziłabym was, ale gwarantuję, że nie żałuję, że wybrałam ten zawód. Zawsze mam do czynienia ze wspaniałymi ludźmi, jakim są uczniowie. Zawsze chciałam być nauczycielką. Od klasy pierwszej szkoły podstawowej postanowiłam, że to będzie mój zawód. Czy pani się podoba ta praca? I podoba, i nie podoba, chociaż podoba się bardziej, ponieważ jest bardzo trudna. Wy młodzi ludzie jesteście teraz bardziej wymagający, dlatego ta praca jest taka trudna. Ale oczywiście dajecie tyle radości, że zawsze powiem, że jest to najwspanialszy zawód na świecie. Lubię pracę z dziećmi, lubię zmiany, lubię to, że cały czas coś się dzieje w tym zawodzie. Nigdy nie jest nudno. Teraz już znamy opinie uczniów i nauczycieli. W imieniu całej ekipy GIMTV 12 chcemy złożyć naszym nauczycielom życzenia. Dużo zdrowia, szczęścia i co najważniejsze, dużo cierpliwości do naszych kolegów i koleżanek.